Państwa, rozpoczynamy. Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Państwa dzisiaj, że tak powiem, zaprosić do pierwszej wystawy w tym roku, bo ona jest pierwsza wystawa. Tych wystaw będzie w tym roku jeszcze 8. A dzisiaj witamy Panią Agnieszkę Jankowską i Pana Wojciecha Mędryskiego. Witamy, prawda? Gdybym czytał dosie życiorysy, to z małą zmianką by się pokrywały, co za chwilę Państwo zobaczycie. A teraz, jak zwykle, chciałbym oddać głos Pani Burmistrzu. Proszę Państwa, nasi dzisiejsi goście to nie tylko uznani artyści, którzy tworzą, otrzymują wiele nagród, ale to też nauczyciele akademicy. Nie wiem, czy mieliśmy do tej pory profesor Strumieński, ale ja myślę, że to takie szczególne wydarzenie, bo kształcą pokolenia artystów. Jest mi naprawdę niezmiernie miło przywitać Państwa i jeśli Państwo pozwolicie, to z takim wiosennym pozdrowieniem, Pani Agnieszko, proszę przyjąć. I jeszcze list. Proszę bardzo. A i jeszcze suwenir. Oni są zaznaczone, bo to teraz czerwone. Proszę bardzo. I dla Pana Wojciecha również z najlepszymi pozdrowieniami. List. Oczywiście bardzo proszę. I również drobne suweniry od dwóch miast. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. I teraz z przyjemnością wysłucham Państwa. Proszę Państwa. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, oboje Państwo są z Lublina, w tej chwili z Lublina, ale tak, jeden i drugi, czy jedna i jeden ukończyli UMCS, no nie, ukończyli uczelnię w Krakowie. Doktoryzowali się w Krakowie. Tak, tak. W tych samych latach, bo urodzili się prawie w tym samym roku. Od 98 i od 97 pracują jako pracownicy dydaktyczni. Z tą tylko różnicą, że pan Mędrzlewski to mężczyzna, a pani Agnieszka jest kobietą, a tak wszystko to samo od początku do dzisiaj są zawsze razem. A więc proszę Państwa, i różnią się tym, że pan Mędrzlewski jest rzeźbiarzem i to dobrym rzeźbiarzem, chociaż pani Agnieszka też kończyła rzeźbę, ale zajmuje się raczej ścianą, prawda? Raczej płaszczy z nami. To wszystko, co wisi na ścianach, to jest właśnie wykonanie pani Agnieszki. W swojej działalności artystycznej zajmuje się rzeźbą, tkaniną, malarstwem, rysunkiem. Często łączy techniki, tworząc unikatowe obiekty strukturalne. To, co mamy na ścianach, to trudno nazwać malarstwem, trudno nazwać rzeźbą. Jest to... Co to jest, pani Agnieszka? No obiekty strukturalne, ja to tak nazywam. O, obiekty strukturalne. Mówmy o panie Wojciechu. Stricte rzeźbiarz, zajmuje się rzeźbą, właściwie tylko, albo przede wszystkim rzeźbą, rzeźbi we wszystkim. Pracuje, tak już powiedziałem, w Lublinie na UMCS-ie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Rzeźby i Technik Szklarskich. Wystaw, co nie miara, od dzisiaj będą mogli chwalić, że wystawili w Iławie. Tak jest. Teraz te rzeźby ani obrazki są niepodpisane. Ja tylko podpowiem Państwu, że część tych powiedzmy Włocha, tych rzeźb, to jest z cyklu Kratowania. Czy mam rację, jak mówię, że to jest siła i tak? Bo z greckiego kratos znaczy siła, a fania znaczy ukazywać, ale to jest pokazanie siły, tak? Tak to rozumiem? Chodziło to o pierwotną siłę natury, która... I chodziło o to na przykład, tak, tamta rzeźba, która stała na tryska tym ogniem takim, tak? Mnie to się co prawda kojarzy z czymś innym. Ale tam też jest dużo ognia. Tak, ale tam jest też dużo ognia, tak. Tak bym to powiedział. No, druga to jest artefakty. Znowu z łaciny byłoby artefaktum, sztuczne wykonanie. Które to są? To są te wszystkie, które są z masy i z drutu. A dlaczego? Leżą na podłodze. A dlaczego te są mocne, a tamte są słabsze? Czy artefakty? Tak. Znaczy, to chodziło o to, że to są te rzeczy, które możemy odnaleźć i nadać im rangę sztuki. Czyli na przykład tak jak tutaj któryś z panów mówił, że to są te łodzie zatopione, a ponieważ ja przez moment studiowałem archeologię i wtedy akurat jakoś tak to mnie zainspirowało. To znaczy, że ten pan czuje sztukę, skoro dokreślił to. Dobrze to opisał. Proszę Państwa, oczywiście obrazy, które już na ścianie są z cyklu recykling. Tak. Recykling bym powiedział nawet.
I to są materiały odzyskane i proszę, jak można odzyskać zwykłe coś tam i powiesić na ścianie i nazywać to sztuką. Podejrzewam, że Państwo będziecie musieli się teraz tłumaczyć. Zapraszam w takim razie do rozmowy. Proszę. Ja chciałbym podziękować gospodarzowi za to, że nas zaprosił. Pani burmistrz, który wspiera tą wspaniałą inicjatywę, jaką jest Galeria Na Wprost, bo w wielu miejscach miałem wystawy. Myślę, że Agnieszka do tego się przychyli. No, co powiem za chwilę, że no, tu jest atmosfera. I oczywiście oprócz tego, że legują ludzie, to miejsce jest zaskakujące, jeżeli się wchodzi z ulicy. Nie wiadomo nigdy, co nas zastanie. To nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, że są jeszcze ludzie, którzy z własnej inicjatywy poświęcają swój czas, no i to miejsce, które też jest, no, trzeba je utrzymać. A wiem to dobrze, ponieważ jestem prezesem Okręgu Lubelskiego ZPAP i borykam się z takimi problemami. Żeby zrobić wystawę, to trzeba bardzo wiele czasu prywatnego swojego poświęcić, ponieważ z Agnieszką jesteśmy już bardzo długo od studiów razem, więc ona wie, ile czasu ma mniej dla niej. Tylko po to, żeby zrobić na przykład wystawę kolegów albo zaproszonych gości, żeby mogli ludzie obejrzeć. I tutaj panu dziękuję, że was zaprosił. Pani burmistrz, że wspiera. Mam nadzieję, że już będzie trwać na stanowisku. I już nie żałuję, że zaprosiłem. Przez przypadek skontaktowałem się chyba rok temu z panem, prawda? Tak. A nawet podpowiem, jak to było. Pan jako wykładowca dzwonił czy pisał do mnie, bo zobaczył na moje rzeźby tego barana i tego pingwina, zobaczył gdzieś w internecie i tak po sznurku. A więc słuchajcie, wszystkim mówię, szczególnie wam dziewczyny, które malują, trzeba malować, trzeba coś robić, bo będą was obserwować. Trzeba to pokazywać. Czasem człowiek boi się, że może to jest niepoważne, co robi, ale myślę, że trzeba pokazywać, po to tworzymy, żeby to inni oglądali. No i nie wiem, co dodać. Agnieszka teraz już. Nie wiem, ja jestem po prostu zauroczona miejscem i osobami. Jest mi bardzo miło w ogóle, że tak zostaliśmy przyjęci bardzo niezwykle, no właśnie, ciepło w ogóle. W wielkich galeriach nie dają takich suwenirów. Teraz ja pani burmistrz. Tak, jesteśmy zaskoczeni bardzo dziękujemy. Tak, jeżeli ja mogę się jeszcze dwa słowa jeszcze wtrącić, to powiem Państwu i to bez, nie będę tu nic, jak to młodzież mówi, nie będę nic ściemniał. Rzeczywiście współpraca z ratuszem i to z poprzednią, tą, że tak powiem, turą, jak był jeszcze pan Andrzej Lewandowski i jak dzisiaj, układa nam się bardzo dobrze i tego nie psujmy. Tego nie psujmy, ale wy też powinniście trochę gremialniej przyjść do nas, żeby pani burmistrz się nie zniechęciła. Także myślę, że tutaj koledzy, artyści będą też coś oprócz tego, że obejrzą, to będą mogli w swojej sztuce wykorzystać, a ja chętnie będę tylko w Iławie, będę oglądał co tu nowego. I widziałem na liście, tam są jeszcze artyści, których znam z innych miejsc. No. Zaraz po nas będzie pan Kropleski będzie, tak, bardzo dobry. Bardzo sympatyczny człowiek, tak. Był u mnie na plenerze, który organizowałem 2 lata temu. No, wspaniały człowiek, wspaniały artysta, także będziecie mieli Państwo piękną ekipę. Pan Wołek, którego też znamy z Kazimierza. Macie okazję porozmawiać z artystami, wypytać ich wszystko. Może też któraś z was będzie tam skręcać sobie te papierki. Albo coś innego przy tym wymyślić. A więc dziękuję i zapraszam zarówno tutaj do stołu, jeszcze jak raz i do oglądania. Pani burmistrz, za wspieranie tej inicjatywy. To ja od razu. No, panu.